Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii Darmowe gry na Steam. To jest taki mały clickbait, ale zanim powiem coś więcej, to ja może od razu kliknę graj, bo z doświadczenia wiem, że tutaj to troszeczkę potrwa, więc w rezultacie po godzinie szukania dobierze same boty. No ale nie przeciągając tego niepotrzebnego wstępu, Survarium jest to gra, która brzmi bardzo ciekawie. Jak zobaczyłem to na Steamie, mówię, kurde, super giera, pobieram, no survival, Survarium, Boże, lutowanie, coś tam, patrzę recenzje użytkowników mieszane, se myślę, gdzie tam, nie są tak złe jak mówią, w sensie gra nie jest tak zła jak mówią. Dobrze mówią. Otóż gra jest tak beznadziejna, pod względem, nie wiem, szukania graczy, pod względem strzelania, pod względem kuźwa wszystkiego, że to się w głowie nie mieści. No ale, że to jest darmowa gra na Steam, jest to strzelanka i ktoś tam w coś w to gra, tam nie wiem, coś tu widać, że coś grają, no coś tu piszą na czacie, no coś grają. No ale sami widzicie, że no szału nie ma. Nie wiem w ogóle... A zresztą szkoda szczępić ryja, wiecie? Tyle wam powiem. Jeszcze co? No mam nadzieję, że dość szybko mi to znajdzie. Gracz z graczem. Może boty włączymy, będzie szybciej, co? Aha, oczekują 46 gra... Ach, bliet. Wiecie co? Inaczej. Może zagramy z botami. Jest tu jakaś taka opcja, żeby bota sobie wybrać na przykład? Nie gra, szkolenie z... nie szkole... a może szkolenie? Nie będzie Rudnia. Nie znam mapy. Walka drużynowa. Pogoda, dzień. Znajdź mecz. O, no i z botami szuka szybciej. Więc jak lubicie doznania botowe, to proszę bardzo, no, ja tam żadnego problemu nie widzę z tym. I co? Pierwsza myśl. Grafika nawet fajna. No zacznijmy jeszcze. Aha, 3 sekundy oczekiwania. Grafika nawet fajna. Nie powiem, że nie. Jak na darmową grę, to wiecie, to całkiem spoko. Ty kurwa jesteś. Jak na darmową grę, to całkiem spoko. Co zresztą widać. FPS-y... Ja gram na ultra, więc to tutaj takie 58... Powiedzmy, koło 60 oscyluje. Ale to szał to raczej nie robi. To jakaś cerkiew jest stara? Kościół katolicki. Lul. To się strzelają. Mam jakiegoś gościa. Ło! Umrzesz ty? Zabójstwo. Intuicja. Ha. Dobry gracz. Powiem wam tak. Tego trybu gry nie grałem nigdy. Jeszcze. Co? Jacek Guślarz, Henryk Myśliciel, Adam Tropiciel, Kamil Mocarz, Łukasz Powstaniec, Jan Czołgista, Marcin Prześladowca, Grzegorz Maszynista, Mateusz Szturmowiec, Ryszard Zbrojmistrz, Jerzy Koczownik, Marek Leśniczy, ja pierdykam jakie nazwy. Tylko czemu tu żadnych przeciwników nie widzę? Szedłem przez pół mapy i chyba wybrałem dużą mapę. Tak coś mi się widzi. Bo nie mogę znaleźć tu absolutnie nikogo. O, tu coś jest. Jakiś punkcik czerwony na minimapie. Snajper! Double kill. To chyba respa mają. No tak, to są boty. To nie trudno, żebym zabijał wszystkich jak leci, nie? Jednak. No ale co? Jakiś tam gra swój styl ma. Tu z tym Survarium właśnie jest jeszcze coś takiego. Takie jakieś takie śmieszne, że to HP zabiera przy tym. To się takie pigułki bierze gwałtu, żeby to nie biło. To wszystko było w tym, w... Co jest tam? Prolog. No, intro czy coś. Więc wszystko było opisane, co robi. Tu jest jakiś gościu chyba. Mamy kosę, bo... double kill. No powiem wam, otwieram tabelę, 7-0 staty. Lepiej jak w CSGO.
Ale o czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? Gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, więc w sumie to nie zamyka jej furtki do bycia fajną. Jedyne co, to chyba mało ludzi wie o tej grze, więc dlatego jest taka lipa. Aha, dlatego jest taka lipa. Ale myślę, że ma to jakiś tutaj przyszłość, bo... Znaczy, no to jest zwykła strzelanka, więc nie oczekujmy od tego nie wiadomo jakich tutaj cudów na kiju. Pod czwórką mam granat. Rzućmy go. Wybuchnie? Czy co on zrobi? A pod piątką? Aha. Aha, bo to smoke chyba był. No, ale dokończę myśl. Gra jest we wczesnym dostępie, więc mówię, ona jest rozwijana, ale nie sądzę, żeby było to coś wielkiego. Jak już chcecie się postrzelać, to pograjcie Warframe'a albo Warface'a. I tyle w temacie. Co mi tu podchodzisz, ciulu? Dobrze. Co jeszcze mógłbym rzec o tej grze? No nic, to tak jakbym, nie wiem... Nie wiem, jak to nawet nazwać, no. Szybko umarłeś, tak swoją drogą. Co tu jeszcze można rzec? No mówię, nie wiem, bo to... szału wielkiego nie robi. Masz ty głowę? Głodny szczur. O, wpadł. O! Szału nie robi, ale mówię, jak na darmową grę, żeby sobie postrzelać, to... Why not? Ha! Ale jestem dobry, karam boty. No nie! Assassinated! O! Atak z powietrza jest najmocniejszy. No dobra, pamiętacie co mówiłem, że ta gra ma jakiś potencjał? Nie ma. No cóż, co tu jeszcze mogę pokazać? No, dzielimy się tu na jakieś śmieszne frakcje. Co w zasadzie nie wiem, co daje. Takiego, jakieś bonusy może dobro... Tak! Złóż skargę. Bot albo oszust. Chyba jednak bot. Poczekaj, ja widzę. Dobra, no poczekam. Nie śpieszy się mi nigdzie. Jeszcze. Jakieś kilka minut jeszcze poświęcę tej grze ewentualnie. No. Ale nie, ogólnie takie pierwsze wrażenie zrobiła na mnie mega, mega fajne. Że wydawała się bardzo spoko. Podjarałem się. Grałem zresztą z Zagim, którego możecie kojarzyć z... W sumie nie musicie go kojarzyć. Jesteś mój? Ty nie jesteś mój. Zaczął się na minimapie, nie wiem. Halo, przyjacielu. No. Możecie go kojarzyć z niczego jeszcze na moim kanale chyba. Chyba tak jest. O, gdzie on tam wlazł? Więc z nim to grałem i obydwoje się zawiedliśmy. Cóż, bywa. Ale przyczekał mnie to ukryty smok. O! Co poszło nie tak? Ewidentnie wszystko. Cóż, wstańmy, żeśmy. Dobra, no to w sumie z takich rzeczy to chyba na tyle, bo z tego co widzę, tu jeszcze 61 graczy, czy 61 razy powinniśmy zabić ich. O, tak, dobrze liczę? Tak, to jest ten licznik. I wtedy dopiero się gra skończy. A na tym nam nie zależy. Mówię, to się zbiera jakoś. Zniszcz coś tam. I to zbieramy, jakiś artefakt, brak kieszeni na artefakty. Jakieś tam pierdoły, to niby coś ma tu zmieniać, ale... Ale nie, no, wiecie no... Jak już macie wybierać darmowe gry na Steam, to już lepiej w Team Fortressa pogadajcie, tak bez kapy. Jak miałbym tam mówić? Bo to jest taka typowa gra. Dobra, to jest wczesny dostęp, to wy se już grajta. Macie sklep z rzeczami, se kupujta, kuźwa... Co wybuchnie? Nie. Se kupujta, kuźwa, wszystko. Dejta nam pieniądze, a my wam może damy grę komputerową, może grywalną. To ja tak to mniej więcej odbieram na tej zasadzie. No. Ale mówię, no zamysł może i był fajny, ale tytuł zajebisty. To już muszę powiedzieć, że zabrali tak fajny tytuł, że to się w głowie nie mieści. No, kajt mi tu szczelosz.
Leż. Albrecht, Albrecht. Ej, tu się wejść na dach? Tak muszę sprawdzić swoją drogą. Może się da, ej. Pewnie, że się da. I co się na dachu robi? Jest jakaś snajperka? Oj, myszka mi uciekła. Kabel za krótki. Uuu. Dobre. Tam jest jeszcze gościu. Cztery. Granat mu rzuć, niech wybuchnie. No trudno, żeby w smoku wybuchł. No cóż, no mówię, to wygląda w miarę to, ale w miarę to to nie jest. Dobra, ale zanim zakończę to nagrywa... Opuść rozgrywkę. What the fuck, co to było? To są te frakcje. Włóczęcy, Czarny Rydek, Armia Odrodzenia. Każdy ma tam inne swoje jakby skille, umiejętności. Oni mają tam jakieś takie właśnie snajperki, większe odległości. Czarny Rydek to są w sumie tacy szturmowcy, spidanti, nie? Rashbi, Suka, tu takie o, Suka narysuję. Armia Odrodzenia to są ciężcy, no ciężkie pancerzenie i uzbrojenie. Osadnicy z kraju, oni chyba głównie swoją przewagę mają nad tym, że zbierają te śmieszne artefakty, co tak biją nas. Wyposażenie... O, jakąś maskę mam. A nie, to jest kup. Gdzie jest moje wyposażenie, które mam? A może ja to mam? Nie, chyba nie mam jednak. Dobra, to nieważne. Aha, to jest to, co ja mam. Ekwipunek, jakieś tam inne bronie, coś. No i oczywiście na żółto, kuźwa, złotym kolorem największy napis... Sklep. Proszę. Kup se, kuźwa, sprzęt zbrojowni. 2 euro. I już 2 euro do 2 euro i są 4 euro. A 4 euro to 16 zł. A 16 zł to taki kebab. O. No, ja nie przeboleję tego, no ale co ja mogę powiedzieć za w ogóle dronorle, przepraszam, nie będę. Złoto kolejne 1000 euro. A nie, to chyba nie jest. Ale jednak złoto to pieniążki, a pieniążki z nieba nie spadają. Nawet joty lenimum. No. No i co, to w sumie chyba tylko na tyle będzie z tej gry, bo... Coś tu grają, no ale zobaczcie, jak ja sobie kliknę tutaj, że chcę grać gracz z graczem, nie? I kliknę se znajdź mecz, to proszę, w EU Server, gdzie jest EU Server, tu w EU Server gry szuka 51 graczy, a że na przykład mogą mieć wyższy bądź niższy poziom ode mnie, to mi ich po prostu nie znajduje. W każdym razie, to było takie przedstawienie darmowej gry na Steam. Ocena końcowa według mnie to jest takie 3 na 10. Za pomysł, za nazwę, ale za wykonanie i community beznadzieja. Także mówię, 3 na 10 to jest moja ocena. Recenzje użytkowników, czyli mieszane, czy w większości negatywne, są jak najbardziej, myślę, na miejscu. Oceniłbym grę tak samo. No cóż, jeśli nie macie co robić z życiem, a lubicie takie klimaty, może nie wiem, może nie macie naprawdę w co grać, a to wam się w jakiś sposób spodobało, bo nie mówię, że nie, to zapraszam do pobierania. Jest to na Steamie darmowa gra, a nazywa się Survarium. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moja recenzja, mój pokaz się jakoś przydał. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.